Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć, tam znowuż. I zapraszam Was na kolejny odcinek z Zapraszamy do Meta. Z tego co widziałem, to jest już 22 odcinek, jeśli dobrze się nie mylę. To naprawdę dużo odcinków. No cóż, Meta się rozwija, coraz więcej stacji się pojawia. I jak tutaj mogę Wam od razu powiedzieć na wstępie, tak wiem, już nikt nie otwarł do samego końca, to ta Meta ma być otwarte w lipcu 2022 roku. I nie tak jak Meta mówi, już niedługo otwieramy, odpalamy szampany i hejo. Nie, spokojnie, Meta jeszcze będzie zamknięte i otwarte i w końcu otworzą. Czyli jako jest za mniej więcej rok, plus odbiory techniczne, to się zobaczymy. Ale przejdźmy do konkretów, czyli do naszej stacji C04 Bemowo. Mówię Bemowo, bo aktualnie tak się nazywa, jest parę petycji na temat tego, żeby to zmienić. Czy przejdą? Zobaczymy. Sądzę, że raczej nie, bo jak już to zatwierdzili, to żeby teraz zmieniali jeszcze ponownie. No i jest tego dosyć dużej papierkowej roboty. Zobaczymy, co wyjdzie ostatecznie. Natomiast co na pewno wiemy, że się dzieje na naszej stacji, to, iż nasza ulica Budyczewska, tutaj po naszej stronie Torów Odstawczych, została przerzucona na nową, już autentyczną i ostateczną część jezdni. Jeździmy w skrócie trochę po środku placu budowy i tam na pewno wygląda całkiem ciekawie. Przy okazji powstał bezpośredni wjazd na nasze osiedle, a uliczka osiedlowa, tam jednokierunkowa, została aktualnie zamknięta i jest przebudowana już na tą nową, ostateczną, która będzie miała dojazd też do nowych parkingów nad Metem. Także tutaj całkiem nieźle to wygląda, jeżeli chodzi o część górną. Przy okazji widzimy też całkiem nieźle komodę demontażową od przyszłych stacji. Wtedy będą jechać bezpośrednio z Karolin, ale o Karolin to jeszcze Wam później powiem, bo tam też są ciekawe jazdy. Natomiast idąc dalej, możemy zobaczyć dziś nasze ścieżki rowerowe powoli tutaj asfaltowe powstają, całkiem nieźle. Ładny czarny asfalt, miejmy nadzieję, że długo wytrzyma, chociaż jak dobrze wiemy, im bardziej czarny, tym krócej z żywotnością. No i przejdźmy sobie do tego ronda, tam trochę się dzieje, mianowicie widzimy dobrze torowisko. Do tego stopnia dobrze widzimy, iż nawet nad nim zostało już zamontowane sieć trakcyjna. I to wygląda dobrze. Na razie to jest jeszcze pierwsza część, to jest z tych naszych kabli, bo nie wszystkie zostały zamontowane, przynajmniej jak ja to nagrywam. Jak wy to oglądacie, to pewnie jest już tego więcej. Jak nagrywałem, to pojawiało się mniej więcej na początku. Tory są właściwie wszystkie już poukładane na naszego ruchu aktualnie do tramwajów. I całkiem nieźle tutaj to idzie. Co możemy jeszcze tutaj powiedzieć nawet tego ronda? No, że po pierwsze to już nie jest rondo, tylko skrzyżowanie. To cały czas już się mówi o tym rondzie. Rondo Meto Bemowo Ratusz, bo tak tutaj nazywałem to. No ale tak, powoli całkiem nieźle to już nabyło nasze ostateczne kształty. Torowisko na ulicy Górczewskiej powoli też powstaje. O tym, czy tramwaje tu pojadą po otwarciu tej stacji, jeszcze nie wiemy. I miejmy nadzieję, że dowiemy. Natomiast kiedy wrócą tramwaje tutaj? A no już Wam mówię. Tramwaje tutaj wrócą 29 sierpnia, czyli już niedługo. Wtedy też skończy kursowanie linia 40 i Z10 autobusowa. A autobusy drugą jezdnią naszej ulicy Powstańców Śląskich już będą jeździć od 28 sierpnia, z tym, że nocne będą jeździć już w nocy od 27. Także tam będzie parę takich ciekawostek, jeżeli chodzi o komunikację, jak to się zmieni. I będą już dwie jezdnie na właśnie Powstańców Śląskich na dłuższą okres. Co do naszej części stacyjnej, tam dobrze widzimy zamiejscowienie już naszych właściwie wyjść. Większość z nich powstaje już z daszkami, z tej naszym szkieletem. No i tak to wygląda. Co do części wschodniej i wyjść, tam trochę jest to opóźnione, bo tam było przekładanie jezdni, tam na części była jezdnia jeszcze poukładana, ale aktualnie to widzicie, jak to wygląda, nie muszę gadać. No widać, po prostu wyjścia powstają i w ogóle. Przejdźmy sobie na sam dół. Na dole ostatnio była konferencja prasowa, więc Wam pokażę parę zdjęć, których pewnie też widzicie, że są od transportu publicznego. I jeśli od kogoś innego, to też będą podpisane. A mianowicie, mamy tutaj zdjęcia bezpośrednio, możemy zobaczyć, jak wygląda sytuacja na dole, na minus 1 i minus 2. Tutaj prace są dosyć takie jak zawsze, czyli wykończenia, kamień i trasy kablowe są montowane w jak najlepszym stanie. No wykończenia tutaj są na zaawansowanym etapie. Wiem, powtarzam się jak co 2 miesiące. Może coś nowego, czego nie jesteście oczywiści. Czekajcie. Torowisko na dole. To tego nie było. I jest tutaj bardziej zrobione, nie powiem, że zaawansowane, bo bym się powtarzał. Natomiast to jest na pewno to. To jest już betonowane. Doczki powoli powstają i nasze szyny coraz lepiej tam wyglądają. Można by powiedzieć, że wręcz niedługo może już jakieś drezyny będą jeździć po tamtych
torach. Multicarów już tam od dawna nie ma, to dobrze o tym wiemy. Też nie mamy już tych ładnych, czystych tunelów, które wyglądały tak idealnie. No nie, niestety. Ale co do tunelu, to wam powiem tutaj. Tunel, który właśnie się ciągnie od tej stacji do kolejnej stacji, ma już zrobione bankiety dolne i boczne. Na nich są układane kolejno część ta pierwsza, po której można awaryjnie chodzić w tunelu. No i tory, torowisko. Torowisko też tutaj jest już powoli betonowane i zalewane właśnie naszym betonem, aby w przyszłości już wyglądało tak, jak zwyczaj to wygląda. Wiem, że torowiska zbytnio nie widać w tunelu, nie, bo jak się jedzie tunelem, bo się ma okno na boki, a nie naprzód. No ale możecie mi uwierzyć, że całkiem ładnie to torowisko wygląda, a na dwójce to naprawdę tam to wygląda tak ładnie. Jeszcze ładnie pachnie jak metro. Ale zapach metra to chyba wszyscy wiemy, że jest jeden, niepowtarzalny, idealny. No i tak mniej więcej wygląda sytuacja na tej stacji, czyli Bemowo. Całkiem widzicie, naprawdę ładnie tutaj idzie praca do przodu. I od razu wam mówię, że odcinek z tej stacji, czyli Bemowo, zobaczycie jeszcze w kolejnym miesiącu, we wrześniu, jakoś najprawdopodobniej coś koło drugiego tygodnia. Września, co się drugiego tygodnia. Po drugim weekendzie września, nie chcę wam mówić, co będzie w ten weekend, ale po drugim weekendzie września możecie się spodziewać jakiegoś filmu, albo jeszcze w ten weekend drugi, bo będziemy, zobaczymy tę stację trochę z innej perspektywy. Ale przejdźmy sobie do kolejnej części, czyli do naszej wentylatorni szlakowej V05. Uwaga, zdziwiasz, tam prace trwają przy trasach kablowych i przy wykończeniu. Murowanie, malowanie, betonowanie, wszystko to co wiemy. Natomiast co faktycznie możemy zobaczyć z góry, bo zdjęć z dołu to chyba żadnych wentylatorni nigdy nie widzieliśmy. Mówię autentycznie, na żadnej wentylatorni nigdy nie było mediów. A metro zbytnio nie chce nam pokazywać takich miejsc w dzienniku budowy, więc mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, iż wiemy, że zaczyna powstawać na górze już faktycznie budynek. Jeden i drugi, drugi jest po drugiej stronie jezdni, natomiast powoli zaczyna nam powstawać już nam jakaś figurka i to całkiem zacnie wyglądać, więc no. Takie tutaj są największe zmiany co do wentylatorni. Macie pewien parę zdjęć, ja nad wentylatornią zazwyczaj latam na 3 rzuty i heja, ale wy wyjątkowo w tym miesiącu dostaliście jeszcze film 2 dni czy 3 dni wcześniej, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak wygląda to bez mojego gadania, a teraz macie z moim gadaniem. Tak wyjątkowo inaczej, zazwyczaj było najpierw gadanie, później latanie, a teraz inaczej. Dobrze, no i przejdźmy sobie do kolejnej stacji, czyli do C05 Ulrychów. Ale o tej stacji normalnie by więcej powiedział Jakub Sykut, ale ponieważ aktualnie nie mógł tego dnia przyjechać, kiedy było nagrywanie tego odcinka, dlatego tym razem połączymy się z reporterem Kacprem Szmitką. Dzięki, Jawizo. Dzisiaj tutaj stoję zamiast Sykuta, ponieważ nie mógł się tutaj pojawić, ale jak zawsze na środku ulicy. No i co możemy zobaczyć za moimi plecami? A mianowicie, proszę bardzo, spójrz, to są budynki nowej naszych stacji. To akurat jest stacja metro Ulrychów, czyli C05. Ponadto możemy zobaczyć, iż nasza ulica Gruczewska powoli zaczyna powstawać na starych fundamentach i na starej trasie. Już niedługo może będziemy mogli normalnie tędy przejechać, a nie zygzakami przez Wola Park, bo jeżeli nie jesteśmy autobusem lub nie możemy korzystać z buspasów, no to po prostu nie ma jak. No i mniej więcej tak wygląda tutaj sytuacja z tego, co widzę. Prace na dole to zobaczycie za chwilę jeszcze, jak wam pokażę bezpośrednio, a wizonosz z miejsca. Także to byłoby na tyle ode mnie i za chwilę się zobaczymy w ciekawostce. Dzięki, Kacper. No i tak, co możemy powiedzieć o tej stacji? No to dosyć oczywiste. Po pierwsze, prace zaawansowane, wykończenia tutaj idą. Ale może przejdźmy do góry, bo na górze trochę to inaczej wygląda. Po pierwsze, nasza ulica Gruczewska została przełożona na nową część. I tutaj możemy ewidentnie zobaczyć, iż autobusy trochę innymi zygzakami jadą. Trochę inaczej jest poprowadzony wjazd już do naszego Wola Parku. To jest już ostateczny wjazd do tunelu, tam wyremontowany po części. Zaczyna też pojawiać się powoli remontowane nasza ścieżka rowerowa z boku, tam jest ścieżka rowerowa i chodnik, też zaczynają nabierać już ostatecznych kształtów, pojawia się na nich asfalt, co jest bardzo dobrą nowiną, bo tam nigdy nie było asfaltu na tej ścieżce rowerowej, a teraz będzie jakoś w ludzki sposób można jechać. Cały czas są progi, nie wiadomo po co na tym środku, w sensie jakby autobus chciał przyspieszyć, przecież on i tak przejeżdża nad tym progiem bez problemów. No i tak to wygląda. Co do wyjść, tutaj na tej stacji wyjścia wyglądają najmniej zaawansowanie poza wyjściami bezpośrednio na stronę
tutaj zachodnią tej stacji, gdyż tam możemy zobaczyć już powoli powstającą wentylatornię na środku tych wyjść. No i schody na jedną i w drugą stronę to faktycznie są dobrze widoczne. Windy, głównie na razie tutaj część betonowa jest widoczna z góry. Natomiast co do drugiej części, na przykład do Wolaparku, możemy zobaczyć ewidentnie dobrze powstające już tutaj schody i ciągi piesze, które powstają. Ładnie to też wygląda, jeszcze nie jest zasypane w całości nasza tutaj ta część tych wyjść i to też całkiem ciekawie wygląda. Co do połączenia Wolaparku podziemnym przejściem z naszą stacją metra, nie wiemy na razie na ten temat nic, ale to Wolapark sam musiałby z jakąś taką inicjatywą wyjść. Sądzę, że kiedyś może to się stanie. Na pewno to byłaby duża zmiana, ale może kiedy Wolapark będzie jakąś przechodzić kolejną metamorfozę, wielką zmianę czy coś, no nie wiem, zobaczymy. Natomiast jeszcze z tych ciekawostek, to zaczęło nam powstawać ostatnio od jakiegoś dłuższego czasu, bo tam jest akurat pneumatyczna budowa, bo jest bezpośrednio nad liniami wysokiego napięcia, więc lataniem dronem tam jest też bardzo ciekawie. No i możemy zobaczyć właśnie, że zaczęło nam tutaj powstawać to jedno wyjście z piesze schody i też schody ruchome tutaj będą zamontowane i oczywiście winda będzie w kierunku naszym wschodnim stacji do księcia Janusza mniej więcej tutaj będzie to wyjście. Także tak to wygląda. Czy jakaś tutaj ciekawostka na górze jeszcze, którą bym mogłam powiedzieć? Pomijając to, że faktycznie widać już powoli ładnie powstające ulice, naszą Górczewską, która tutaj odzyskuje swój pierwotny kształt, to możemy zobaczyć na pewno koniecznie nową ulicę, która tutaj powstała pomiędzy wyjściami. Chodnik po tej stronie będzie, to jest oczywiście strona południowa stacji i możemy zobaczyć właśnie ulicę, która dojeżdża do już starych obiektów, które nie miały od tej strony w ogóle wjazdu. Mamy ładną ulicę asfaltową, która się tędy ciągnie i ta ulica wygląda na dosyć szeroką. Jestem ciekawy, czy będzie w przyszłości duży nią ruch pociągnięty. Miejmy nadzieję, że nie. Ale no zobaczymy. Dobrze, przejdźmy sobie na dół. Na dół, tak jak możecie domyślać, głównie wykończenia. Wyjścia tutaj powstają, schody ruchome są już w dużej części montowane na dole. Nie mamy aktualnie żadnych też zmian co do komunikacji na górze. W przyszłości, na razie, w najbliższym czasie nie będzie zmian drogowych tutaj. No i oczywiście te trasy kablowe i tego rodzaju elementy tutaj są cały czas układane. Tutaj macie zdjęcia trochę starsze, bo one są z dziennika budowy, oni zamieszczają je z dosyć dużym opóźnieniem, ale możecie mniej więcej zobaczyć, jak to wygląda. Także tak wygląda aktualnie mniej więcej stacja CZ5 Ulryków. I kolejny tunel wygląda tak samo jak poprzedni, więc nie oszczędzam tutaj mówienia o tym tunelu. Czyli tory, betonowanie, bankiety boczne, dolne i tak dalej. A na koniec KD-06 i na komorze demontażowej się najwięcej zmieniło, a najmniej o niej wprost mówimy. Mówimy, że jest aktualnie zamknięty odcinek metra. W sensie, jak wy to oglądacie, to już właściwie metro jest otwarte na całości, czyli ZM2 pomiędzy stacją, w sensie pomiędzy osiedle Górczewska a stacją Ronda Daszyńskiego przestało już kursować, bo prawdopodobnie już skończyło być podłączanie. Co tam było robione na tej komorze demontażowej i przy stacji księcia Janusza? Było tam łączone po pierwsze torowisko. Do tego stopnia, iż teraz w teorii jakby nasze Inspiro się odpowiednio dobrze rozpędziło, przejechało jeden kozioł, który tam jest jeszcze cały czas postawiony, z tego co pamiętam, to by wyjechało na stacji Bemowo. To brzmi naprawdę futurystycznie. I nie też bym kogoś namawiał, ale bym chciał to zobaczyć. Naprawdę. Także w teorii da się to zrobić. W praktyce oczywiście nie dojechałby, bo nie ma trzeciej szyny i aż tak długo bez trzeciej szyny nasze Inspiro nie pojedzie. Ale jest to w teorii możliwe. Montowane są też przy okazji trasy kablowe i łączenie z nowych stacji ze starym, chciałem powiedzieć. No nie są aż takie stare te stacje nowe. Na księcia Janusza. Z całą infrastrukturą metra, żeby te stacje były widoczne na kabatach. No i to jakkolwiek mogło ze sobą współgrać idealnie. Rzecz jasna, podłączenie całej sieci będzie nastąpić dopiero za rok mniej więcej i wtedy również będą zamknięte te trzy stacje, tak samo jak to teraz wyglądało, tylko wtedy to będzie może być nawet bardziej problematyczne. Zresztą zobaczymy, bo wtedy to jest duże przepięcie i podłączenie całej sieci, to wiecie, Windows, Reboot i tak dalej, to będzie mogło długo iść. No dobrze, mniej więcej widzieliście, jak to wyglądało. Przejdźmy sobie jednak sam koniec, jak zawsze, do ciekawostki. Łączymy się z naszym reporterem, który cały czas tam stoi. No i przejdźmy sobie drugą naszą część, czyli ciekawostkę.
Ciekawostka nie jest za mną, czyli nie tam, a jest za wami. Czyli musiałbym obrócić aparat w drugą stronę. Ale tego nie zrobię, bo i tak byście nie zobaczyli, bo to jest na stacji C04 Bemowo. Tam na jednym z budynków technicznych, konkretnie na dachu, możemy zobaczyć czarną, ciekawą część od dachu. Czarną mgłę, czarny odcień, po prostu czarną duszę. Gdzie możemy zobaczyć swoje odbicie lustrzane na tym dachu. Po prostu wygląda pięknie, może pewnie widzieliście teraz na zdjęciach. Niestety to jest tylko element dekoracji podczas budowy, bo tam po prostu napadała woda i została na tym dachu. W przyszłości tego nie będzie, ale warto na takie rzeczy zwracać uwagę. Jak mieliśmy już jeden raz pas startowy, właśnie też na Bemowie. Please to land runway 33, lot to Romeo Bravo. To tyle ode mnie. Jak zawsze z miejsca wydarzeń Kacper Schmidtka. No i oczywiście, żeby nie było, to byłem ja, który tam się pojawiłem jako reporter. I z ważnych rzeczy, które tam mogą się w komentarzach już pokazać, o, Sykuta już nie będzie. Nie, Sykuta po prostu teraz nie było, bo nie mógł podjechać. Sykuta, czyli na razie z nami jeszcze zostaje. I tutaj zmiana na stanowisku dziennikarza, który jest na dworze, nie powinniście w najbliższym czasie się spodziewać. Przynajmniej ja tego nie przewiduję. Nie wiem, czy Sykut gdzieś chce pójść indziej. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę. A, jeszcze jedno, o Karolinie miałem powiedzieć. No, o ile Gulermark w grudniu zeszłego roku powiedział, w sensie dał już ostatnie rzeczy do wydawania zgód, to nasz wojewoda mazowiecki cały czas nie wydał jeszcze pozwoleń i najprawdopodobniej wyda pozwolenia dopiero na koniec zimy przyszłej. W sensie w 2022 roku na koniec zimy prawdopodobnie rozpocznie się budowa przy dobrych wiatrach. I budowa trwa 3 lata, więc 2025 rok to naprawdę wersja optymistyczna, jakbyśmy zobaczyli metro kierunek Karolin. Dobrze, już wracając do odcinka, to mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Możecie mnie też wspierać, tam parę osób się pojawia, znika i tak dalej, ale jak to zawsze z wspierającymi. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jeśli uda mi się ten odcinek zmontować, żeby się pojawił dla was w piątek, to jutro będziecie mogli zobaczyć w sobotę kolejne wydanie z mniejsza z tym. Jeszcze nie wiem, jak je nagram. Cześć!